Witam, to już 12 odcinek naszej serii. Przez ostatnich 11 odcinków odwiedziliśmy 10 krajów Dalekiego Wschodu, a więc praktycznie większość z nich. Rozpoczęliśmy naszą podróż w Chinach i wracamy do Chin. Chiny, które były kolebką większości stylów walki, stylów zdrowia, o których mówiliśmy nie tylko właśnie w Chinach, ale w innych krajach, dlatego że wiele stylów walki, nawet tych, które rozwijały się w innych krajach, również pod wpływem często diaspory chińskiej i kontaktów, również przejmowały pewne metody, jak i pewną filozofię. Filozofię, która jest tą filozofią holistyczną, podobnie jak tradycyjna medycyna chińska, która bardzo silnie była związana właśnie ze stylami walki. O tym często staraliśmy się mówić w całej naszej serii. A dzisiaj z kolei chcielibyśmy troszkę więcej powiedzieć o ewolucji stylów walki i stylów zdrowia. I mamy świetnych tutaj rozmówców. Będziemy rozmawiali z panem Mariuszem Sroczyńskim, założycielem i głównym instruktorem Studio Tai Chi w Warszawie, z panem Piotrem Osuchem, który jest prezesem Stowarzyszenia Tradycyjnego Wushu i Kultury Chińskiej, z panem Andrzejem Kaliszem, nauczycielem Yichuan Tai Chi Chuan Qigongu, a także tłumaczem z chińskiego, oraz z panem Marcinem Jakoby, z doktorem Marcinem Jakoby, autorem książki Chiny bez makijażu, a także menadżerem projektu Azja w Instytucie Adama Mickiewicza. Rozpoczniemy prezentacją, jak i również komentowaną prezentacją pana Mariusza Sroczyńskiego, dlatego że Tai Chi, o którym mówiliśmy w pierwszym również odcinku i w czwartym odcinku dotyczącym Tajwanu, to nie tylko sztuka walki wręcz, ale również używanie różnych broń. Tą bronią może być miecz, to może być wachlarz, ale również są ćwiczenia na przykład z kulą. I właśnie te ćwiczenia pokażemy za chwilę. Trening z kulą został wprowadzony do współczesnych treningów Tai Chi stosunkowo niedawno, parędziesiąt lat temu, dlatego że podobno do tego czasu traktowany był jako trening owiany tajemnicą i występujący w różnych stylach, nie tylko w Tai Chi. Wbrew pozorom jest to trening bardzo bojowy, dlatego że on przygotowywał do wzmocnienia ciała do walki bronią na polu bitwy. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że na polu bitwy nie można było się zmęczyć i odpocząć. Bitwy trwały czasami przez parę godzin, w związku z tym ciało musiało być bardzo mocne fizycznie. I między innymi trening kuli do tego służył, ale on ma kilka innych fajnych cech, czyli w zależności od ciężaru kuli, ale też od intencji ćwiczenia, można było ten trening interpretować w przeróżny sposób. Mógł to być trening bardzo energetyczny, czyli ćwiczenia zdrowotne Qigong. Mógł to być trening wzmacniający ciało fizycznie. I mógł to być trening właśnie nawiązujący do sztuk walki. W związku z tym wykorzystanie kuli jest niezwykle uniwersalne. Wykorzystuje się kule różnej wielkości, różnej ciężkości. No właśnie, ile waży taka kula? Właśnie to jest chyba drewniana, tak? To jest drewniana kula, która waży około 2,5 kg, tak może nawet 3 kg. Natomiast ćwiczono też cięższymi kulami z kamienia czy też z metalu. Ćwiczono z kulami położonymi na ziemi, na ścianie, na wodzie, podwieszonymi w różny sposób. Miecz jest traktowany jako królowa broni chińskich, w związku z tym praktycznie każdy styl chińskich sztuk walki ma w sobie formy z mieczem, techniki walki miecza. Więc tutaj oglądamy też fragment formy z mieczem. Miecz, chiński miecz jest bardzo charakterystyczny, jest prosty, ostrza ma z dwóch stron, jest traktowany jako broń najtrudniejsza, broń defensywna, no i też jako broń taka bardzo elitarna. Podobno, żeby nauczyć się władać mieczem i żeby te umiejętności były skuteczne, potrzebne było około 10 lat nauki. Biorąc pod uwagę, że trening umiejętności bojowe szabli rozwijane były dużo szybciej, szabla była bronią bardziej pospolitą, a miecz faktycznie bronią bardziej elitarną. Wachlarz bojowy jest tradycyjną bronią
nie tylko w Chinach. Wachlarze bojowe były używane również w Japonii. Miały swoje różne odmiany. To nie były tylko wachlarze rozkładane. To były czasami wachlarze sygnalizacyjne, których używano do tego, żeby przekazywać sobie jakieś informacje na polu bitwy. Natomiast są przekazy, w których można przeczytać o tym, że wachlarz bojowy występował również w Japonii jako broń. Wachlarz bojowy był skonstruowany w taki sposób, że był metalowy i miał ostrza. Był zaostrzony. Tutaj widzimy wachlarz metalowy, który jest wachlarzem bojowym, natomiast no, z racji tego, że to jest sprzęt treningowy. Właśnie też wachlarze takie właśnie japońskie, które miały dosłownie takie metalowe szpony na końcu właśnie tych poszczególnych. Więc to funkcjonowało jako broń, dlatego że starożytne Chiny to była jakaś niesamowita ekspansja różnego rodzaju broni. Oni wynajdowali i stosowali wszystko do walki. Nawet sprzęt użytku domowego i to jest taki typowy przykład. Wachlarz bojowy był często używany jako broń grup elitarnych, grup społecznych, takich szlacheckich i był bronią męską. Nie tylko, tak, ale mężczyźni używali wachlarza bojowego. Broń ukryta, bardzo skuteczna i bardzo zdradliwa. W Tai Chi pojawił się pewnie w XX wieku jako po prostu takie wzbogacenie stylu. Dlatego, że wachlarz bojowy mógł funkcjonować sam w sobie jako styl bojowy, więc on został zaadoptowany do różnych stylów, również Tai Chi. To jest broń tradycyjna, ale w treningu Tai Chi nie występuje jako tradycja. Witam wszystkich. Z wyjątkową przyjemnością witam również pana Piotra Osucha. Pan Piotr Osuch, no przede wszystkim przynajmniej 30 lat wushu, ale wiele innych spraw, które poruszymy. Trener naszej kadry olimpijskiej wushu na igrzyska w Pekinie. To może zacznijmy od wushu. Jak wygląda troszkę historia ostatnich kilkudziesięcioleci wushu, między wushu, które ma korzenie bardzo głęboko w historii, potem wushu, które nazywa się często tradycyjnym w obecnych Chinach, które no, część tej tradycyjności chyba już straciło i potem wushu współczesne, no, które prawdę mówiąc z mojego punktu widzenia trochę przypomina taką sztukę cyrkową. Tak? Ale jaki pan jest stosunek? Ja jestem tutaj z punktu widzenia kogoś, kto bardziej obserwuje, mimo że trochę w innych sztukach walki biorę udział. No tu będę w stanie odpowiedzieć jakby z dwóch płaszczyzn. Z pierwszej ja wyrosłem w ogóle z tradycyjnych sztuk walki. Zacząłem ćwiczyć tradycyjne systemy i, że tak powiem, cała moja świadomość została ukształtowana przez tradycyjne systemy. Potem z racji tego, że pracowałem w Polskim Związku Wushu i miałem przez dwie kadencje zaszczyt pracować w Chińskiej w Światowej Federacji Wushu w Komitecie Wushu Tradycyjnego. Także mam jakby w swoim doświadczeniu. Pan terminu tradycyjny, jak w zasadzie określić, czym jest ta tradycyjność w wushu? No to będzie bardzo trudno sprecyzować. Raczej jest to kwestia odczucia niż kwestia definicji. W związku z tym, że miałem do czynienia z oboma nurtami, to mniej więcej wiem, czym się te nurty różnią. Podejście jakby ludzi, którzy to ćwiczą. Nowoczesne wushu to jest praktycznie historia niecałych 100 lat, bo początki to już są początki XIX wieku już się zaczynały takie pierwsze próby usportowienia wushu. Ono się przed olimpiadą w Pekinie usportowiło porządnie. Po olimpiadzie w Pekinie, z racji tego, że nie ma perspektyw na kolejne olimpiady, to zainteresowanie tym sportowym wushu spada. To widać, ono spada i w Europie, i spada również w samych Chinach. Dlatego, że ono jest bardzo wymagające, jeżeli chodzi o stronę fizyczną. Bardzo eksploatuje organizm, powstaje dużo kontuzji. Czyli tu jest już pierwsza różnica, którą widzimy w stosunku do systemów tradycyjnych. Tradycyjne systemy, im dłużej ćwiczymy, tym jesteśmy zdrowsi. Sportowe systemy to jest krótki odcinek czasu, 10-15 lat, kiedy mamy karierę zawodniczą. Potem bardzo często, niestety, ze smutkiem muszę przyznać, ludzie zostają kalekami. Bo w trakcie kariery sportowej uszkodzili sobie to, uszkodzili sobie jakieś inne narządy, no i niestety potem ten organizm źle funkcjonuje. Także jeżeli chodzi o zestawienie tych dwóch rzeczy, to mamy jakby tą pierwszą różnicę. Tradycja powinna kształtować zdrowe ciało, zdrowego ducha, powinna pogłębiać taki czynnik, który jest bardzo istotny w tradycyjnych sztukach walki, wuda, czyli moralność, etykę.
Tego w sporcie nie ma. Nikt w sporcie nie kładzie nacisku na etykę, moralność, jakieś głębokie wartości. Chodzi tylko o wynik sportowy. Jesteśmy już właśnie w tych historycznych aspektach wuszu. Panuje teoria również, że może wuszu tradycyjne rozwinie się lepiej poza Chinami niż w samych Chinach. Co by pan na ten temat powiedział, że po prostu czasami albo tradycyjni mistrzowie znajdują się, ja nawet nie mówię czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, a często na przykład w południowo-wschodniej Azji, do których wyemigrowali. I tam rzeczywiście ta tradycja, którą sam zresztą mogłem obserwować, istnieje dość nieprzerwana różnymi wstrząsami historycznymi, które mamy miejsce w Chinach. Jakie byłoby pana zdanie na ten temat? Tutaj są dwa takie ciekawe nurty. Jeden nurt to jest emigracja znanych, dobrych mistrzów do innych krajów. Tak się działo w przypadku Tajwanu, kiedy Mao Tse-tung przejmował władzę. Bardzo wielu znanych, bardzo dobrych mistrzów razem z armią Chiang Kai-sheka tak, udało się na Tajwan. Przykład naszej szkoły. Tak, drugi element to jest przed przejęciem Hongkongu, przed powrotem Hongkongu do Chińskiej Republiki Ludowej. Wielu mistrzów wyemigrowało do Kanady, do Australii, do Stanów Zjednoczonych. Zresztą ta emigracja do Stanów Zjednoczonych już trwała od XIX wieku, wtedy kiedy Amerykanie ściągali pracowników z Chin. Tak, wtedy wielu mistrzów też tam się udało. Więc to jest jakby jeden czynnik. Emigracja dobrych mistrzów, którzy potem, oczywiście na początku przez wiele dziesięcioleci nie można było nauczać obcokrajowców wuszu i to szczególnie było widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie te stowarzyszenia tajne Chińczyków po prostu blokowały nauczanie. Tutaj Bruce Lee jako pierwszy otworzył tą drogę do nauki. Natomiast drugi ciekawy element, to jest już bardziej współczesny element, gdzie wielu znanych chińskich mistrzów, nawet z Chin tych kontynentalnych ludowych, wybiera uczniów z zagranicy. Dlatego, że uznają, że zagraniczni uczniowie bardziej się zaangażują w naukę niż Chińczycy. To może dla nas jest bardzo dziwne. Dlaczego? Chińczycy są tacy pracowici, tak się potrafią poświęcić, jak to Europejczyk jest w stanie bardziej się zaangażować. Otóż dla nas te wszystkie rzeczy, które są otoczką wuszu, filozofia, etyka, moralność, gra na różnych instrumentach, kaligrafia, to są wszystko bardzo egzotyczne nauki. My jesteśmy tym bardzo zainteresowani. Chińczycy, z racji tego, że mają to naokoło na co dzień, mniej się tym interesują. Dlatego uczeń, powiedzmy z Europy czy z Ameryki, jak zaczyna się uczyć, zaczyna bardzo dogłębnie studiować tą naukę. W połączeniu również z historią, ze sztuką, etyką, moralnością. No właśnie nasz program jest przykładem tego, prawda? Tak. Staramy się to pokazać. Co w Chinach kontynentalnych jest rzadkością. Młode pokolenie bardziej się interesuje nowoczesnością, nowym modelem telefonu, nowym samochodem, mieszkaniem niż zgłębianiem jakichś sztuk. Ale oczywiście to jest takie uogólnienie, bo chciałem tutaj nawiązać do jednej rzeczy. Ja w momencie, kiedy pracowałem w Światowej Federacji Wushu, w Komitecie Wushu Tradycyjnego, czułem takie powołanie, że wszystkich muszę nawrócić i wszystkim przekazać, że tradycja jest świetna, a sport jest zły. I straciłem wiele lat na taką walkę z wiatrakami. Okazuje się, że natura, tak jak yin yang, sama reguluje pewne rzeczy. Im więcej jest fast foodów, tym więcej ludzie będą szukali dobrego jedzenia. Im więcej jest szybkości życia i płytkości życia, tym większa będzie presja, żeby ludzie uciekali w tai chi, w jogę, w jakiekolwiek systemy, które będą dawały im spokój. I to w Chinach już w tej chwili widać. Powstaje wiele ośrodków kulturalnych, które są założone przez prywatne osoby, gdzie można przyjść, wypić dobrą herbatę, zrobić kaligrafię, nauczyć się malować, pograć na instrumencie, czyli innymi słowy wyciszyć się, złapać dystans do tego szybkiego życia i do tak ogromnych miast chińskich. Jest wiele klasyfikacji stylów walki, zgubnych klasyfikacji, takich jak na przykład style zewnętrzne i style wewnętrzne. I jednym z takich stylów wewnętrznych, dość mało znanych, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym świecie, jest Ichuan. I z ekspertem tego stylu, panem Andrzejem Kaliszem, porozmawiamy za chwilę. Mam przyjemność gościć dzisiaj pana Andrzeja Kalisza, długoletniego adepta stylów walki, stylów często określanych słowem wewnętrzne. Panie Andrzeju, dziękujemy za przybycie. W jaki sposób można byłoby określić najprościej
style wewnętrzne. Czym są to wnętrze, o którym mówimy, słowo wnętrze w stylach wewnętrznych, które są często stylami walki czy stylami zachowania zdrowia, styl wewnętrzny. Czym są style wewnętrzne? Jeżeli mówimy o chińskich sztukach walki, to tak naprawdę te systemy, które nazywamy zewnętrznymi, również w dużej mierze zawierają elementy wewnętrzne, czyli tego treningu wewnętrznego Nei Gong. No jaka zatem jest właściwie różnica? Myślę, że ona bardziej polega na tym, od czego się naukę rozpoczyna. Czyli na wysokim poziomie te różnice się w jakimś stopniu zacierają. Natomiast na etapie nauki początkowej, tak w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że te style określone jako zewnętrzne kładą większy nacisk na taki typowy trening fizyczny. Natomiast style określane jako wewnętrzne większą wagę przywiązują do pracy mentalnej. W większym stopniu na tym już etapie podstawowym podkreślają zagadnienie relaksu. No, część tego treningów, prawda, to może być w ogóle trening statyczny, na przykład Zhang Zhuang stojąc tak, jak drzewo. Tutaj są to ćwiczenia, które często nie przekonują, zwłaszcza młodszych ludzi, natomiast wszyscy podkreślają, że praktycznie bez tych wewnętrznych ćwiczeń, prawda, nie można osiągnąć wyższego poziomu w stylach zewnętrznych również. Tak. Jakie jest Pana zdanie na temat, czy może doświadczenia odnośnie właśnie praktycznie stylów, w których się mówi, że na zewnątrz nic się nie dzieje, natomiast wszystko dzieje się wewnątrz? Ćwiczenia statyczne typu Zhang Zhuang rzeczywiście występują w większości chińskich systemów, w mniejszym lub większym stopniu, praktycznie we wszystkich systemach określanych jako wewnętrzne. Na Zachodzie do niedawna te ćwiczenia nie były zbyt popularne, natomiast stopniowo, gdy coraz więcej osób uprawia choćby tai chi przez dłuższy czas, coraz lepiej rozumie, na czym to polega, zaczyna doceniać również właśnie wagę tych ćwiczeń statycznych. Ćwiczenia statyczne generalnie dzielone są na dwie takie podgrupy. Jedna z nich, czasami określana właśnie jako pozycjami bardziej dla zdrowia, są takie ćwiczenia bardziej podstawowe, kładzie nacisk na zachowanie relaksu przy zachowaniu określonej pozycji, eliminacji tego napięcia nadmiernego, które w danej sytuacji jest zbędne. To jest taka podstawowa nauka czucia swojego ciała, wykorzystywania je w sposób taki ekonomiczny, bez nadmiernego wysiłku, a równocześnie ten sposób ćwiczenia jest wykorzystywany w różnych odmianach qigong, właśnie głównie ze względu na efekty zdrowotne. Natomiast z punktu widzenia umiejętności walki, ćwiczenia Zhang Zhuang mogą być znacznie bardziej rozwinięte, rozbudowane. Akurat system, którym ja się zajmuję, Yichuan, jest tym, w którym metoda Zhang Zhuang została najbardziej rozwinięta, najbardziej rozbudowana, gdzie mamy bardzo wiele różnych pozycji, wiele różnych form aktywności mentalnej, pracy mentalnej. Czy te pozycje też wchodzą w zakres czegoś, co się nazywa czasem twardym qigongiem? W twardym qigongu również występują pozycje, ale one tam ćwiczone są w inny sposób. To, czym my się zajmujemy w Yichuan i w systemach wewnętrznych, kładzie znacznie większy nacisk na relaks, czyli generowanie później w ruchu, czy również w sytuacjach statycznych, siły, która jest określana siłą wewnętrzną. Po chińsku Nei Jing, czy Nei Jir, tak jak się mówi w Pekinie na północy Chin.
czyli generowanie siły w sposób bardzo ekonomiczny, z zachowaniem pewnego relaksu przy jak najmniejszym wysiłku. Przy czym wrócę tutaj właśnie do tej kwestii pracy mentalnej w tych ćwiczeniach, właśnie jeżeli chodzi o ich wykorzystanie w celu doskonalenia umiejętności walki, ta praca mentalna może być bardzo rozbudowana. Są rozmaite wyobrażenia, które przede wszystkim służą rozwojowi umiejętności generowania właśnie tej wewnętrznej siły, czyli w bardzo prostej, statycznej lub prawie statycznej sytuacji, bo czasem to jest tak, że nie jest to właściwie pozycja statyczna, a jest to bardzo krótki, nieznaczny ruch, który obserwatorowi wydaje się sytuacją statyczną. Natomiast my wewnątrz pracujemy z bardzo krótkim ruchem, wręcz jednym punktem z ruchu z dłuższego odcinka, co pozwala w danym punkcie ruchu skontrolować to, jak współpracują wszystkie części ciała i ewentualnie korygować jakieś niedostatki. Naszym ostatnim dzisiaj rozmówcą jest dr Marcin Jakoby, który ostatnio wydał bardzo ciekawą książkę Chiny bez makijażu. Bez makijażu to znaczy Chiny takie, jakie on sam zobaczył i o których nam teraz opowie. Zapraszam. Jak myślimy Chiny, tak patrząc się z Polski, a nie tylko z Polski, wielu osobom wydaje się, że jest to no, po prostu kraj, w którym mieszkają Chińczycy. Ale tak naprawdę, co to znaczy być Chińczykiem? No właśnie, to jest bardzo trudne pytanie wbrew pozorom, dlatego że Chiny są wielkie geograficznie, ale też są bardzo zróżnicowane etnicznie. To znaczy w Chinach sami Chińczycy mówią z dumą, że mieszka tam 56 narodowości, w tym Chińczycy Han, czyli ta główna grupa ponad 90% ludności i 55 mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych. No właściwie one są nie tylko etniczne, też religijne. To jest bardzo skomplikowana mozaika, ale nawet nie mówiąc już o tej mozaice, tylko koncentrując się na samych Chińczykach Han, no to jest potężna grupa, jeżeli nawet spojrzymy na język chiński, no to jest wiele grup dialektów różnych. Te dialekty są tak różne od siebie, jak języki europejskie. Nie ma możliwości komunikacji werbalnej, ponieważ pomiędzy ludźmi w wielu różnych regionach. Na szczęście jest język ogólnonarodowy chiński, którym się osoby porozumiewają, natomiast tak naprawdę... No i pismo, prawda? Bo to i pismo, które unifikowało nie tylko Chiny, ale w ogóle całą Azję Wschodnią w dawnych czasach. Ale tak naprawdę to jest mieszaninka bardzo wielu różnych kultur, języków, religii i to się przekłada również na kulturę. I też ta różnorodność sztuk walki mi się wydaje, że też jest odzwierciedleniem tego, że Chiny są mozaiką, a nie jednolitym, homogenicznym krajem. Językowo, prawda? Język sztuk walki i język chiński mają sporo cech, no, oczywiście wspólnych, natomiast studia nad językiem sztuk walki są bardzo ciekawe z punktu widzenia studiów językowych. Tak, to znaczy to jest też ciekawy temat do rozmowy, na ile potrzebna jest znajomość języka chińskiego do nauki poszczególnych technik. Dlatego, że my bardzo często, ucząc się technik sztuk walki chińskich, znamy nawet te nazwy, wiemy, co one oznaczają, ale one w tłumaczeniu na nasze języki europejskie wydają się takie niezwykle fantastyczne, jakieś tak, bardzo poetyckie. Tak naprawdę w języku chińskim one nie są poetyckie. Tak naprawdę nazwy większości technik wywodzą się albo z jakichś kodów kulturowych, albo ze sposobu próby opisania poszczególnych charakterystycznych cech ruchu danego, czyli na przykład ciągnięcie wody ze studni. Po prostu chodzi o to, że ciągniemy tą wodę, albo na przykład, nie wiem, ubijanie czegoś, albo wykonywanie jakichś codziennych czynności. Czasami te nazwy po chińsku wcale nie są poetyckie, są bardzo, bardzo konkretne. I wydaje mi się, że znajomość języka chińskiego bardzo pomaga, bo możemy sobie lepiej te nazwy wyobrazić, a przez to lepiej wyobrazić sobie charakterystykę ruchu. Wiemy, że w chińskiej sztuce walki wiele technik, czasami całe formy były spisywane w ciempu, czyli w tych księgach stylów. Natomiast to są właśnie same nazwy i one były przez różnych nauczycieli różnie interpretowane, ale najważniejsza była zasada ruchu, więc ten język jest bardzo ściśle związany ze sztukami walki. Był pan i na Tajwanie,
i w Chinach, prawda, w Chinach kontynentalnych. Oczywiście dla Chińczyków Tajwan jest integralną częścią Chin, no, dla niektórych Tajwańczyków również, no, nie dla wszystkich. Jak pan odbierał właśnie te różnice kulturowe? Dlatego, że zachowanie, no, przynajmniej z moich takich osobistych też obserwacji, nasza szkoła mieści się na Tajwanie, Tajwańczycy często kulturowo różnią się często od Chińczyków już z Chin kontynentalnych. Nawet jak sobie tak, prawda, naprzeciwko wyspy przejedziemy się czy przelecimy, żeby zobaczyć te różnice. Jak pan odbierał te różnice i czy te różnice ciągle jeszcze istnieją, czy one już się zacierają? Różnice są rzeczywiście bardzo duże. Ja najpierw poznałem Tajwan, bo to było pierwsze miejsce chińskie czy region chiński, tak to ujmę, który poznałem, a dopiero potem zacząłem jeździć do Chin kontynentalnych, do Chin ludowych. I rzeczywiście te różnice są ogromne. Znaczy, to jest oczywiście jeden naród, jeden język właściwie taki sam, bo różnice pomiędzy chińskim na Tajwanie a chińskim w Chinach kontynentalnych porównałbym do różnicy pomiędzy brytyjskim, angielskim a amerykańskim. Bez problemu możemy się porozumieć, niektóre słowa są inne, inny jest akcent, inna jest wymowa niektórych słów, ale tak naprawdę jest to dokładnie ten sam język. I oni zachowali chyba tradycyjny system pisma. Pismo jest inne, ponieważ w Chinach były dwie reformy pisma i Chińczycy w kontynentalnie używają znaków uproszczonych, także to jest pewien problem z zrozumieniem tego zapisu, jeżeli człowiek się tego nie uczył. Natomiast sam język jest, można powiedzieć, ten sam, ale no, ważne są doświadczenia. Tajwańczycy to są właściwie, można podzielić to społeczeństwo na dwie podstawowe grupy, czyli ludzie, którzy emigrowali z kontynentu na Tajwan przez poprzednie wieki, i to jest głównie ludność chłopska, i tą ogromną falę emigracji, chyba około 2 milionów osób, z tego co pamiętam, przed i w 1949 roku, kiedy razem z armią Chiang Kai-sheka wyjechali na Tajwan, schronili się na Tajwanie przed maoistami, przed komunistami. Tak, i to była zupełnie inna warstwa ludzi. Prawda? I to byli inteligenci głównie, to byli lekarze, nauczyciele, prawnicy, cały aparat władzy Chiang Kai-sheka, czyli to byli raczej ludzie wykształceni, zamożni bardzo często, i to jest ta grupa druga na Tajwanie. Natomiast Chiny przez ten czas, czyli od 1949 roku, no, przeszły zupełnie inną drogę, czyli najpierw straszliwe kampanie polityczne, wielki skok, ogromny głód związany z tym, niszczenie tkanki rodzinnej, zmuszanie ludzi do mieszkania w komunach i tak dalej, i tak dalej. Potem rewolucja kulturalna, która absolutnie zniszczyła w ogóle jakieś tradycyjne elementy życia w Chinach. No i teraz również, wydaje mi się, że nie powinniśmy o tym zapominać, ten bardzo dynamiczny wzrost gospodarczy, który również jest niszczący w pewien sposób dla kultury. Także możemy to jest powiedzieć, kult pieniądza, że w zasadzie, jak ja kult pieniądza, kult rozwoju, kult szybkości, kult, można powiedzieć, bezlitosności w szukaniu jak najlepszej kariery. I to wszystko spowodowało, że to społeczeństwo chińskie jest zupełnie inne na kontynencie, a inne na Tajwanie. Czyli w pewien sposób Tajwan jest już dużo bardziej tradycyjnie chiński, ale z drugiej strony Tajwan od lat 50. był bardzo pod bardzo silnymi wpływami Stanów Zjednoczonych i Japonii, więc dużo bardziej jest zeuropeizowany i zwesternizowany niż Chiny, więc też nie jest tradycyjny i czasami w Chinach jest więcej pewnych elementów tradycyjnych Chin niż na Tajwanie, także jest to skomplikowana sprawa. I tak zamknęliśmy koło naszej podróży, zaczęliśmy od Chin, skończyliśmy w Chinach, ale to nie jest ostatni odcinek naszej serii. W naszym ostatnim odcinku pokażemy szereg stylów walki, które napotkaliśmy w trakcie naszej podróży, które częściowo oglądaliśmy, a częściowo nie. Również porozmawiamy o wnioskach, które wyciągnęliśmy z szeregu bardzo ciekawych rozmów i innych naszych obserwacji. Także bardzo serdecznie zapraszam na ten ostatni odcinek. Dziękuję bardzo.